Cześć wszystkim, ja się nazywam Asgir. Po drugiej stronie kamery widzicie mojego zacnego kolegę. Rotaja. Rotaja. No i co? Jest noc z piątku na sobotę. Także obydwaj raczymy się browarkami. I postanowiliśmy zrobić mojego podcasta testowego. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Gdzie będziemy omawiać zawartość, powiedzmy w cudzysłowie, zawartość najbliższego BlizzConu. Także siądźcie sobie wygodnie i jeśli macie ochotę, posłuchajcie. Tak. Czyli co, lecimy tam z tymi podpunktami, co tam się będzie działo, co się Dokładnie. Nie będzie działo. Tak, ty to masz rozwinięte tam u siebie, ja obecnie jestem w WoWie, także nie mam tego przed sobą, ale za sekundkę do ciebie dołączę. Jednakowoż oczywiście jestem cały czas obecny, także nawijaj. Na początek mamy co? Opening ceremony. Tak, może przyłączę widok teraz właśnie na to, co będziemy obgadywać. Pewnie, no ceremonia otwarcia, czyli tam... Witamy was, nasi tutaj, nasze szlachetne pospólstwo, które daje nam zarabiać. Jak to Blizzard no, tak naprawdę by nas nazywał. Znaczy powiem tak, w porównaniu do poprzednich tych BlizzConów, patrząc na ten cały schedule, zapowiada się to biednie. W skrócie. Czemu? Czemu, twoim zdaniem? Czemu? Bo jest za mało Diablo. Ale poczekaj, no, mówimy o tej ceremonii otwierającej, tak? Aha, no to ceremonia otwierająca to pewnie będzie w skrócie. No przywitanie fanów i tak dalej, trochę lizanie pały wszystkim subskrybentom, że dzięki tam za subskrypcję w WoWie i tak dalej, że jesteście zajebiści, dzięki wam, kurczę, WoW istnieje itp. itd. Wasz wkład, kurczę, tutaj w jakieś tam mody itp. itd. jest nieoceniony. No, takie generalnie, no, wazelniarstwo ze strony Blizzarda, jak chodzi o fanów. To znaczy, może nie do końca wazelniarstwo, co po prostu takie, no, nie wiem w sumie, jak to nazwać dokładnie, ale chyba kojarzysz, o co mi chodzi. No tak, no, ale... Oprócz tego wazeliniarstwa, zazwyczaj na tym opening ceremony, co, zapadają jakieś trailery i te najważniejsze jakieś tam ogłoszenia, typu kiedy się pojawi jakaś gra. No właśnie, i skoro przy tym jesteśmy, to pozwól, że wtrącę tutaj słowo. Tak. Jak chodzi o zwiastuny, no to co? No to być może pokażą cinematic do kolejnego dodatku do WoWa, do Legionu. To jest pierwsza sprawa, chociaż szczerze mocno bym w to wątpił, skoro jest to cały czas w produkcji. Ale Overwatch. Overwatch bardziej liczyłbym tutaj na to. Szczególnie, że udostępniono już klucze do bety. Dostały te klucze niektóre osoby, które nie powinny tego dostać. Tutaj akurat mówię o osobach pokroju, nie pokroju, tylko po prostu o roku, o gościu, którym gardzę, ale to jest dygresja. Nieważne. Chodzi o to, że co, na opening ceremony ja przynajmniej się spodziewam trailera do tego Warcraft Movie. To jest raczej racja, pewne, że racja, racja, racja. Trailer. Racja, absolutnie. Tym bardziej, że ten cały Warcraft Movie, który z przyjemnością bym oczywiście zobaczył, jako że jestem, no, do jasnej cholery teraz siedzę w WoWie i robię pieprzoną działkę w Pandarii, żeby mieć materiał na Sky Golema. Z przyjemnością bym go zobaczył. I naprawdę chciałbym, żeby ten film mnie nie zawiódł, aczkolwiek jest to, no, bardzo pobożne życzenie w tym momencie, ponieważ moim zdaniem, no, Blizzard naprawdę ogromne pokłady nadziei
zakłada nadzieję i pokłada. Tak. No, bardzo ufa temu filmowi, temu całemu projektowi. Także no może się to okazać się wielkim niewypałem, tym bardziej, że z tego, co było mi dane słyszeć, ten cały film ma być dosyć brutalny, z tego, co kojarzę. Nie wiem, czy możesz to jakoś zweryfikować, bo też wiem, nie że... wiem, tego akurat nie słyszałem, że ma być brutalny. To może być może porąbało mi się to po prostu z Deadpoolem. Bo wiem, że Deadpool ma być ten chyba PG-18 czy coś takiego. Całkiem Czy 16. Możliwe, całkiem możliwe. Z racji tego, że aktor grający główną rolę, Ryan Reynolds, jest wielkim fanem Deadpoola. Co zresztą od ciebie usłyszałem. On sam opierał się przy tym, żeby właśnie Deadpool nie miał jakiegoś takiego właśnie niskiego PEGI, tam 12 czy 13. 12 chyba jest w ogóle PEGI, nie ma chyba 13. No, jakoś tak. No, ale pamiętam, że Ryan Reynolds się upierał przy tym, żeby Deadpool nie miał takiego niskiego PEGI, że tam powinno być jucha, kurde, rypańsko w kakao itp. itd. No tak, tak, on był fanem tej postaci, więc chciał to zrobić tak, jak jest w komiksie. Tak, a gdyby Blizzard postąpił podobnie, no to no, byłby to ogromny strzał w kolano. Z prostej przyczyny, osoby, które grają w WoWa, no są to osoby w różnym wieku. Także są to i osoby w naszym wieku, no my już mamy swoje lata. Przekroczyliśmy 30, obydwaj. Ale też przecież cała masa osób, które gra w WoWa, czy... No, skoncentrujmy się na osobach, które grają w WoWa, bo to przecież film dotyczy tej treści. No, na pewno znajdą się osoby, które po prostu no, nie są jeszcze pełnoletnie. Są to po prostu osoby młode. No tak, ale dobra, nie zagłębiając się w te ograniczenia jakieś wiekowe i takie rzeczy. Mm-hmm. Co do tej pory wiadomo tyle, że znamy obsadę tam przynajmniej częściową tego Warcrafta. No tak, Anduina Lotara ma zagrać no już pewnie sporej części publiczności znany aktor, którego imienia i nazwiska ja nie potrafię sobie przypomnieć, aczkolwiek ja pamiętam, że grał no, w Wikingach główną rolę Ragnara. Mhm. Także jak on się nazywa? Do jasnej cholery, ma to na końcu języka. Możesz to wygooglować szybko? Na Filmwebie? Bo ja za sekundę do ciebie dołączę, tylko sorry, przepraszam, na mocniej. Ja tutaj cały czas w tej pieprzonej Pandarii siedzę. Szkoda, że nie widzicie tego, co robię, bo taka podstawa. Dobrze, że nie widzicie. W sumie racja. Przepraszam. Jedna z bardziej znajomych mi osób określa go wywiady z nim, jakie były przeprowadzane. Podczas tych wywiadów przez moją znajomą jest określany jak mianem... Dobra, mam. Anduina gra Travis Fimmel. O, właśnie. Dziękuję. Wiedziałem, że mam to na końcu języka. I dziękuję bardzo, że mi przerwałeś. Tak, nie ma sprawy. Ale według mnie ciekawszą postacią od tego Anduina będzie Orgrim, który będzie grał Robert Kaczyński, czy nie wiem, jak to się czyta, Kaczyński. Czy możesz podesłać mi tego linka? Tak, chyba tak. Dzięki wielkie. Dobra, ja to, co miałem zrobić, tak zrobiłem, także ja wypierdalam z WoWa. Namaste. Rolę Orgrima ma ten Robert Kaczyński. I to jest dosyć ciekawa postać, bo on już się pojawił na poprzednim Bliskonie, na panelu właśnie dotyczącym Warcrafta. Mm-hmm. I okazało się, no był na tym całym panelu właśnie, jako chyba jedyny z aktorów, którzy będą tam występować. Mm-hmm. Okazał się wielkim fanem Warcrafta,
który gra tam, nie wiem, już ileś lat, ileś tam ma tych dni nabitych, przegranych na różnych postaciach i tak dalej. Także taki gość mocno siedzący w tym uniwersum. Tak, ale tutaj właśnie patrząc na obsadę, którą mamy wymienioną na stronie Filmwebu, no nie trzeba daleko szukać, żeby znaleźć jakąś rozpoznawalną twarz. No mamy Bena Fostera jako Bena Fostera, Mediva. Clancy Brown, Blackhand. No właśnie, Clancy Brown. No ludzie, no nie powiecie mi, że nie kojarzycie Clancy Browna. Clancy Brown to jest jeden naprawdę z najbardziej, no może nie z najbardziej, ale z bardziej rozpoznawanych aktorów, szczególnie swego czasu. No, grał w naprawdę znakomitych filmach, których Tak, no. akurat nie mogę sobie przypomnieć, więc będę się posiłkował I tu nawet widać, że premiera Filmwebem. jest przewidziana na świecie 25 maja, w Polsce 10 czerwca. No, czyli wakacje, no dobra. No i miocio, no. Dobra. Jak chodzi o ten film, pokładam w nim takie nadzieje, że jeśli osoby takie jak ja, które są fanami całej serii Warcrafta, czy też po prostu WoWa już w tym momencie, no to pójdą, to nie wyjdą z tego filmu zawiedzeni. Byłoby naprawdę zarąbiście, gdyby ten film spełnił pewne oczekiwania, które są w nim pokładane. Tak to postrzegam, bo no to jest naprawdę zajebiście wielkie przedsięwzięcie, jakby nie patrzeć, bo świat Warcrafta jest cholernie rozległy i sprostać zadaniu, żeby chociaż przedstawić go w małym procencie, no kurczę, no to jest wyzwanie. Także trzymam za to kciuki. Fajnie by było, No tak. gdyby się udało. Dobra, Dobra, przejdźmy przechodzimy. dalej. Jasne. World of Warcraft Legion. World and Content Overview. Mamy od 21 do No, czyli 23. będzie co? Będzie zapowiedź, co nas czeka w kolejnym dodatku, ewentualnie kiedy wyjdzie ten dodatek. Dokładnie. Zakładam, że krótki opis klas, a raczej nowej klasy, która ma się ukazać, czyli Demon Hunter. Tak, jakieś nowe krainy. No nie wiem, Dokładnie. może trailera jeszcze nie będzie, ale Zakładam, że za wcześnie jest na to. Za za wcześnie wcześnie jest jest na to. na. W sensie na cinematic jest za wcześnie, ale mogą zapodać taki trailer na tym engine gry. Tak samo jak kiedyś. Jezu Chryste, wyszła tego cała masa. Jak ukazywały się po prostu zwiastuny do patchy. No tak, właśnie, coś w tym Tak. stylu. Chociażby jak do Siege of Orgrimmar, czy nie pamiętam, jak się nazywał zwiastun do Fall of the Lich King, przepraszam. No, upadek króla Licza. Nie lubię tego tłumaczyć na język polski, bo nie leży mi to. Dobra, przejdźmy do Dalej. następnej części, Future of StarCraft 2. No, wiesz co, Rotaj, powiem ci szczerze, że jak chodzi o StarCrafta, to ty masz mocniejsze plecy niż ja, jako że ja przyznaję się bez bicia. Ja do tej pory nie skończyłem Heart of the Swarm. Jestem, Żal. żal, wiem, żenada, bieda i w ogóle. Nie skończyłem Heart of the Swarm, tak jak powiedziałem, przyznaję się bez bicia, także przejmij półeczkę w tej sztafecie i Tak, Czego ty tak, byś tak. się spodziewał po tym panelu? Future of StarCraft 2. Raz to będzie pewnie omówienie tego najnowszego dodatku, który wychodzi 10 listopada, jeśli się nie mylę. Czyli teraz to już było blisko, nie? No. A dwa, wydaje mi się, że skupią się też głównie na e-sporcie, czyli na jakichś turniejach. No. Ewentualnie, no, jest ciekawe to, bo to jest ostatni dodatek, więc co będzie dalej? Czy będzie jakiś StarCraft trójka, czy nie? Czy nie wiem, czy zamierzają jakiś czwarty dodatek dać? To byłoby nietypowe. No bo w Jeśli sumie mogę. mamy
Sorry. Skupiają się na dodatkach w ten sposób, że mamy trzy rasy, więc są trzy dodatki. Każdy dodatek skupia Dokładnie. się na jednej rasie. Tak jest. Czy byłby sens tworzyć jakiś czwarty? Nie wiem. Czwarty dodatek, czy No, kolejną czwarty grę? dodatek. Czwarty dodatek, moim zdaniem, nie. Moim zdaniem, powinni pójść w stronę następnej gry. Następnej gry. Ponieważ mamy tutaj właśnie tak, jak pięknie to określiłeś, mamy dodatek odpowiadający każdej rasie. W każdej razie, tak. Początek StarCrafta mamy Terranów, tudzież Terran. Później mamy Zergów, tudzież wiem, jak ty to określasz, Zergi. No i ostatni, finalny dodatek mamy tutaj Protossów. Tak, ale z drugiej strony wydaje mi się, że jeżeli chodzi o te wszystkie gry Blizzarda, StarCraft chyba, nie wiem, to jest tylko moje zgadywanie i takie odczucie, ale StarCraft wydaje mi się, że jest w StarCrafta gra najmniej ludzi z wszystkich gier Blizzarda. Jak Tak położymy, sądzisz? no jak sobie ustawimy, nie wiem, WoWa, StarCraft, Hearthstone, co tam mamy, HotSa, no to w Moim zdaniem w StarCrafta. Hossa by grało najmniej. Co? Moim zdaniem w Hossa. Nie, nie ma szans. To znaczy, wiem, że stał się Tym jeszcze bardziej, że bardziej to jest free to play. popularny. No tak, no No, racja, racja, okej. no. Dobra, sorry, wycofuję mój argument. No, więc Masz StarCraft rację. wydaje mi się tutaj najmniej popularny. Tym bardziej, że to już jest taka marka, która. No, Czy będziemy się... No, mów, mów. Jedna ze starszych, nie licząc WoWa, gdzie też ludzie się spodziewali po wyjściu tego StarCrafta dwójki, że te dodatki mimo wszystko będą się pojawiać częściej, a nie w takich długich przerwach. Na drugi dodatek Heart of the Swarm, nie pamiętam dokładnie ile, ale też musieliśmy czekać, nie wiem, pi razy Kawał oko, rok czasu. i pół, jak nie 2 lata, Tak. jakoś tak. Tak, I teraz tak. znowu mega przerwa i dopiero teraz wychodzi ten Void. No, nie wiem, czy To to jest... znaczy, wiesz, jak chodzi o oczekiwanie na dodatek, to jak chodzi o Blizzarda, to jest akurat typowe. No tak, No ale... Blizzard, wiesz, to znaczy, Blizzard, kiedy jeszcze był Blizzardem, bo teraz to w sumie mówimy o Activizie. Po tej pieprzonej fuzji Activision i Blizzarda, gdzie no wszystkim już znany Bobby Kotick maczał swoje niecne, brudne paluszki. Dokładnie. Zysk tylko i wyłącznie się liczy, przecież dla Bobby'ego. No marką starego Blizzarda było to, że oni niejednokrotnie przesuwali daty premier. Ale miało to na celu tylko i wyłącznie to, że gra, którą oni mieli wypuścić, miała być dopracowana, no powiedzmy, w 100%, że miała po prostu błyszczeć jak świeżo wypolerowane jajca. No Jeśli tak. mogę się tak, wyrazić. Teraz wiem, że kadra się naprawdę strasznie zmieniła w Blizzardzie, w Activizie. Starsi twórcy odeszli, jak chodzi o, przynajmniej z tego, co dane mi było słyszeć właśnie od ciebie, odeszli od projektowania WoWa. Nie wiem, jak się to ma w stosunku do innych gier. Tak samo. No właśnie, właśnie, tego się obawiam, że nowa kadra może... No, przed nimi jest niesamowicie wysoko postawiona poprzeczka, bo gry, za które oni się biorą, to już są gry, z którymi są ograni gracze od X lat, tak naprawdę. Także zajebiście wysoko została im zostawiona poprzeczka. No to prawda, prawda. Ale jak chodzi o to właśnie tam przyszłość StarCrafta dwójki, może ja bym tam liczył na jakieś wzmianki o StarCrafcie trójce, że tutaj po przejściu kampanii, Wydaje mi się, że jeszcze nic o tym nie powiedzą. no być może będą to trzymać w sekrecie.
Ale tak bym oscylował, że jakoś coś w ten desen może być. Nie, raczej na następnym Bliskonie. No teraz się skupią na tym, że wydają tego Voida, więc nie mają co w ogóle, wiesz, zaczynać tematu tej gdyby trójki. No, no. No a tutaj o tym Voidzie tylko będzie, nie wiem, co, no, rozwijanie tego e-sportu, jakieś turnieje i tak dalej, żeby to wszystko nie zdechło. Chociaż i tak już powoli zdycha, bo widać mniejsze zainteresowanie tymi wielkimi turniejami właśnie StarCrafta. To już nie jest to, co było kiedyś. Co jest wielką niestety szkodą, jak dla mnie, to jest wielkim Jest, minusem. no tak, jest mniejsza oglądalność. Nie wiem, czy to jest spowodowane tym, że przez te wszystkie lata tam Koreańczycy cały czas brylują i nie wiem, i ludziom się to przejadło. No to może Czy być nie. to, ale to też może być, wiesz co, ja bym zakładał, że tutaj może być jednak inny powód. Innym powodem, a tym powodem byłoby to, że wyszedł chociażby właśnie, wyszło, wyszło Heroes of the Storm, które jest, tak jak sam wspomniałeś, free to play. No i jest odpowiednikiem przecież Doty Steamowej. No tak. Jest odpowiednikiem Steamowej Doty. No, chodzi o to, że to jest gierka bardziej przystępna i bardziej prosta niż StarCraft. W StarCraftie rzeczywiście trzeba mieć jakiegoś tam skilla, Tak, trzeba to rzeczywiście to nie jest gra potrenować, dla żeby coś casuali. osiągnąć. Tak. No, jeśli jesteście casualami, ja, broń Boże, nie kwapię się, żeby aspirować do statusu osoby zaawansowanej w StarCraftie. Nie, nie, nie. Ja absolutnie jestem casualem. Także ja nawet się nie kwapię, żeby tam coś próbować online, bo wiem, że po prostu dostanę taki wpierdol, że mi w pięty pójdzie. Ale no i przekonałem się po prostu o tym, że trzeba mieć w StarCraftie skilla, trzeba mieć umiejętności, trzeba znać tą grę, trzeba po prostu znać makro, mikro, wiedzieć co w jakiej kolejności budować, jaką rasą, jakie jednostki produkować, ile mieć surowców w danym momencie i tak dalej. No Kurde, tak, tego bo jest mrowie. StarCraft to też jest w zasadzie taka gierka, jeżeli chodzi o to multo, to jest multi 1 na 1, więc jak tam prowadzisz jakąś rasę, no to zależy wszystko od ciebie, jak to rozegrasz i tak dalej. Pewnie. Jeżeli popełnisz jakieś błędy, natomiast no, w HOTSie to jest raczej gra zespołowa, więc nawet jak popełnisz Tak, jakieś tak. błędy, a masz jakiś dobry zespół, no to te błędy mogą być wybaczone. W StarCraftie raczej nie. Oczywiście, tym bardziej właśnie tak jak mówisz. Jeśli w Heroes of the Storm masz zgrany zespół, załóżmy piątkę znajomych, piątkę osób, która się zna, która po prostu potrafi się porozumieć, że dobra, ty idziesz tutaj, ty robisz to, ty robisz tamto, nie wiem, 23 sekundy jesteśmy u ciebie i bronimy tego punktu, albo zdobywamy, albo przejmujemy tego bossa, no to to jest co innego niż w StarCraftie. Czegoś takiego nie ma w StarCraftie. Inna sprawa, no wiadomo, to są dwa różne gatunki gier, tak na No dobrą tak. sprawę. Dobra, ale Lecimy dalej. No. rozgadaliśmy się o tym w StarCraftcie. Oczywiście. Przechodzimy do właśnie Heroes of the Storm, Hero Design, czyli kreacja bohaterów. No, jestem ciekaw, co oni tutaj mają zamiar wdrożyć. Nie wiem, może przedstawię jakieś nowe postacie, które mają zamiar wprowadzić. Kogo byś się spodziewał? Tak zapytam. Dużo było ostatnio postaci z Diablo, więc może. Już wiem, kogo bym się spodziewał. Może No. spodziewałbym się jakiejś postaci z Overwatcha. O. Skoro teraz wystartowała ta beta i raczej Blizzard będzie chciał napędzić tą gierkę i tak dalej, No, no no. to jest całkiem możliwe, że z tego uniwersum jakąś postać, może jedną chociaż przedstawią. Wiesz co? Zrobimy taki myk. Zminimalizuję sobie ten cały panel. Odpalę na sekundę tylko i wyłącznie, żeby zobaczyć, ile tam mamy otwartych slotów, teoretycznie. Odpalę sobie Heroes of the Storm i przedstawię ci moją teorię. Tak jak powiedziałeś, ostatnio weszło wiele postaci z jakiej gry?
Z Diablo. Z Diablo, dokładnie. No ze StarCrafta pewnie teraz dojdą, bo też Void Moment, wychodzi. moment, moment. Właśnie ostatnią postacią, która weszła, był nie kto in... Dokładnie, był nie kto inny jak Artanis ze StarCrafta, więc ja bym się spodziewał właśnie jakiejś postaci z WoWa. I tą postacią, na którą bym liczył, jest nie kto inny jak Grom Hellscream. Szczególnie... Rexar ostatnio był. Był też. Rexar, ale no, no cóż, no Rexar jaki był, tak każdy widzi. No nie wiem, po prostu jego model jakoś tak troszeczkę mi nie podpasował, ale poczekaj, pozwól, że podliczę te wolne sloty, które mamy. Mamy 4, 8, 12, mamy 12 slotów. Mamy 12 slotów wolnych na postacie. Także ja liczyłbym na Groma Hellscreama. Na Groma Hellscreama z racji tego, że skoro w Hocie pojawiają się naprawdę takie kluczowe, powiedzmy, postacie dla danej mitologii gry, tak, na pewno Hellscream jest jedną z kluczowych postaci w całej mitologii Warcrafta. I tego mu na pewno odebrać nie można. Może. Liczyłbym na niego i bardzo by było fajnie, moim zdaniem, gdyby się ukazał. Dobry właśnie DPS, melee, który ma soczystą po prostu jebę, bo inaczej się tego nazwać nie da. No który tak, no. No, no, brnie do przodu tak samo zatrwale jak Diablo i po prostu, wiesz, ostawia przeciwniku po kątach. Tak, czyli tu możemy się spodziewać no, postaci z każdego uniwersum, ewentualnie, pewnie. Nie wiem, Hero Design, może przedstawię, jak wygląda proces tworzenia tych, nie wiem, postaci, czy ich umiejętności, Jasne. Balansu, jakoś tak zobaczymy. I następny temat jest dosyć ciekawy, bo tak jak wcześniej założyliśmy, że nie pojawi się nowy cinematic do Legionu, do Legionu. To jest dosyć ciekawe, bo tutaj jest World of Warcraft Cinematic The Road to Legion. Dokładnie. Czyli, kurde, Także... może jednak się pojawi. Może jednak się pojawi, może to będzie analiza tego cinematica, który już wyszedł, gdzie Gul'dan odnajduje Illidana, który jest uwięziony. I być może jest to po prostu umówienie. Może skupią się na tym cinematiku. Masz rację, zapomniałem. Zakładałbym, że to będzie właśnie to, że skoro i tak cofnęliśmy się w czasie w World of Draenor, tak. Zakładałbym, że to będzie właśnie to, że to będzie omówienie, jak tutaj Illidan znowu zostaje uwolniony, ale tym razem jego ścieżka, którą będzie podążał, jest inna. Tak, tym bardziej, że ten dodatek nie jest spodziewany jakoś wcześniej, tylko jakoś przed tym filmem, czyli wyjdzie jakoś, nie wiem, w maju czy w kwietniu, więc Cinematic zazwyczaj wypuszczają tak, nie wiem, z miesiąc przed premierą dodatku, mniej więcej. Dokładnie. Więc raczej nie ma szans. Dobra, kontynuujemy dalej. Dalej mamy Hearthstone'a. Hearthstone, what's next? Następny dodatek. No, czyli możemy się spodziewać, moim zdaniem, czego? Kolejnej kampanii, kolejnego tłuczenia bossów w kolejnej instancji, tudzież rajdzie. Zależy, jak to nazwać. Szczególnie, że nie jest to WoW, tylko po prostu Hearthstone. No tak. Tudzież wiadomo, może jakieś ostatnio, nowe tryby gry, bo skoro może... wszedł Brawl. Sorry, mów. Ale ten ostatni dodatek to na przykład nie dodawał żadnych ten instancji i tak dalej, ten turniej, co nie? Więc też jest pytanie, czy zrobią następny dodatek jako takie coś w stylu jakiegoś właśnie rajdu, że tam robisz jakieś, pokonujesz jakichś bossów, czy tylko dodadzą karty? Karty z nowymi umiejętnościami. Tak. Bo tam miałeś, w turnieju wyszły karty z umiejętnością Inspire. No tak, ale wyszły tylko karty, nie? Turniej na tym polegał, że wyszedł dodatek z nowymi kartami. No tak, 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 tak. Tak. Aczkolwiek, no możemy tutaj... możemy tutaj, wiesz, dysputować nad tym, możemy... Tak.
nasze Ale nie teorie będziemy. jeszcze mnożyć i mnożyć, ale tak jak powiedziałeś, nie będziemy. Przejdźmy do Dalej. następnego punktu. Następnym punktem jest panel Diablo, Diablo Trójka, DevTalk. I to I będzie ciekawe. zostawiam to tobie, Rotaju. Zostawiam to tobie, ponieważ wiem, że jesteś znacznie bardziej ograny w Diablo Trójkę aniżeli ja, także no, zakładam, że więcej mleczaków na tym zjadłeś. Możliwe. Zastanawiające jest to, że jak widać na całym Bliskonie jest tylko i wyłącznie jeden panel poświęcony Diablo, przez co wiele Szkoda. osób jest niezadowolonych, między innymi ja, No, nie dziwię się. Tym bo bardziej, że no. bardziej spodziewałem Sorry. się tego, że nie wiem, chociaż może nie ogłoszą kolejny dodatek, ale jakieś wzmianki o tym będą czy cokolwiek. A jeżeli jest jeden panel, to raczej spodziewam się tego, że na tym panelu jeszcze jak tam będą deweloperzy gadać, to będzie wyglądało tak, że nie wiem, kiedy pojawi się kolejny sezon, czy nie wiem, co odkryliśmy, jakie ewentualnie zmiany wprowadzimy w kolejnym sezonie. No i w sumie tyle. A wątpię, żeby, jeżeli to jest tylko jeden panel, żeby ogłosili, że wychodzi jakiś następny dodatek do Diablo. A taki dodatek by się rzeczywiście przydał, no bo już trochę czasu minęło. Odświeżyłby. Tak, Tak, już. odświeżyłby całą rozgrywkę. Oczywiście, ja powiem ci, że z dziką rozkoszą znowu wskoczyłbym do Diablo, gdybym tylko miał co robić. No tak. W chwili obecnej nie skończyłem jeszcze tego sezonu, nie zgarnąłem jeszcze wszystkich nagród, które w sumie żadnych nie zgarnąłem No, coś tam nagród. zgadnąłeś. No, a tam jakieś achievementy, ale tego bym nie liczył. Nie zgarnąłem tych nagród, na których mi zależy. Nie zgarnąłem tego peta, który by za tobą biegał. Z tego sezonu z prostej przyczyny, no, nie czuję krzyżowca. No, to nie jest moja klasa, nie leży mi on, ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że fajnie by było znowu mieć co robić w Diablo. Znowu móc po prostu przedzierać się przez kolejne zastępy demonów i tak dalej, zdobywać lepszy gear, levelować. To znaczy, też jest ciekawe to, bo ten ostatni sezon rzeczywiście postarali się przy wprowadzeniu jakichś zmian i dodatków, bo dodali ten tak zwany Kanai Cube, który dodawał dużo właśnie nowych opcji i tak dalej. I ciekaw jestem, co teraz wymyślą w kolejnym sezonie. Czy Czy uda im dodadzą się. nową klasę? Czy. Może nie, to już by było chyba To za już by było dużo. za dużo, nie? Raczej tak. Ale czy uda im się coś wymyśleć, coś w stylu właśnie tego Kanai Cube, żeby, no żeby było właśnie poczucie czegoś takiego nowego, żeby było co robić. Bo na tą chwilę to wygląda tak, że nie wiem, teraz jest już taki okres, że w zasadzie ludzie ograli ten sezon. Kto miał co tam zdobyć, to zdobył. No, Ja tam w tudzież nie. zasadzie też tam wbiłem, nie wiem, który paragon, jakieś 400 ileś. I raczej teraz Ja się nie będę wypowiadał na temat swojego tak. paragonu. I raczej ostatnio przestałem już właśnie grywać w ten sezon, no bo nie wiem, nabiłem tego monka ile się tam dało, zdobyłem cały No, set. znudziło ci się. Może nie znudziło, tylko to co chciałem zdobyłem. No i nie mam co dalej robić. Ewentualnie mógłbym ogrywać i Widzisz. zdobywać kolejne sety, ale to już jakoś tak nie jara. No to jest, wiesz, to jest, no nie ukrywajmy. To jest wspólny mianownik i WoWa, i Diablo w tym momencie, niestety. To jest farmienie. No tak, No ale farmisz. farmisz, ale to jest tak, że lubisz farmić. Jakbyś No nie lubił, to słuchaj, byś nie grał. ziomuś, ujmę to tak. To jest tak, jak ja ostatnio zdobywałem Feniksa z Galtasa, No tak, no. Sunstridera w DI. No na tym polegają te gierki, trzeba farmić i tyle. Tak, chodzisz tam do skutku, dopóki nie wypalisz to, co chcesz. Ale to jest, na tym właśnie polega farming. Także, wiesz, po prostu chodzi mi o to, że no nie każdego jara farming. No farming to nie jest coś, co
nie jest coś, co graczy powinno interesować. Nie. Nie, nie, nie. Graczy powinno interesować właśnie, wiesz, zdobywanie nowego sprzętu, ale nie drogą farmingu. Nie drogą farmingu, drogą właśnie rozwoju swojej postaci. Dobra, tutaj się Dobra. trochę zapętliliśmy minimalnie. Tak, Przejdźmy być do może. następnego panelu, którym jest Overwatch. Overwatch, what's new? Overwatch, no właśnie, gierka, której beta została wypuszczona parę dni temu. Tudzież niecały tydzień temu, jeżeli się nie mylę. No nie cały tydzień chyba. Niecały tydzień Jakoś tak. temu. No właśnie, no i no niektórzy szczęśliwcy, tacy jak załóżmy Day9, Sean Plot, znany mniej lub bardziej niektórym osobom, dostali dostęp do tej bety. No i mają ten przywilej, że mogą ją przetestować. Ja z przyjemnością oczywiście też chciałbym wziąć w tym udział, ale no nie było mi to dane. Rotaju, tobie no, niestety chyba również, z tego co kojarzę. No, niestety nie. Niestety nie, ale co w ogóle myślisz na temat Overwatcha? No, ja mam mieszane uczucia. Dlaczego? Przeważają te negatywne. O! Bo wydaje mi się Overwatch taką kalką i podróbką właśnie Team Fortressa stworzonego przez Valve. Mam też w pamięci tą taką mini wojnę Valve i Blizzarda, Gdzie się procesowali? gdzie się procesowali a propos właśnie Doty. No bo co, wiadomo, że Dota po raz pierwszy się pojawiła na tej zasadzie, że był Warcraft 3 Tak jest. i jakiś tam gość, którego teraz imienia, nazwiska nie pamiętam i nie Był myślę przytoczę. jakiś mod. Stworzył moda do Warcrafta trójki, który go nazwał właśnie Dota. I ludzie się w to zagrywali, w tą Dotę. W tego moda na Warcrafcie trójce. Później na tej samej zasadzie powstał LOL. No i co? No i po jakimś tak. Po jakichś iluś latach Valve zatrudnił właśnie tego gościa, Który stworzył Dotę, który tą stworzył Dotę pierwszą w oryginalną. Warcraft'cie, tak, i razem z nim stworzyli właśnie Dotę 2, która Dotę wyszła 2, tą właśnie właśnie na już Steamie. tą Steamową. Tak, dokładnie. Sorry. No i co, Blizzard się obraził, no bo jak można, że to Valve wydaje Dotę. Bierzecie kurwa naszego gościa, gościa kurcze, który stworzył moda, który no do jasnej cholery do nas sprowadził graczy, bierzecie go do siebie, to my się będziemy z wami procesować. No, coś w No tym i stylu. no, ale słuchaj, no nie można się Blizzardowi w tym momencie dziwić, No żeby nie tak, było. ale to nie był ich gość. No dobra, nie był ich gość, ale To do nie był ich gry pracownik stworzył. Blizzarda. No tak, ale to do ich gry stworzył moda. Także no, niejako. No Niejako ciężko się można by odnieść. go odebrać jako, wiesz, jako gościa związanego z Blizzardem. Niejako. No nie. No ale dobra. Podsumowując, koniec końców, jak to się skończyło? Skończyło się tak, że w sumie to nie wiem. Ale nie, no generalnie co, Valve wydało Dotę dwójkę. Jakąś popularność ta Dota zdobyła, chyba jeszcze nie tak dużą jak LOL. Ale słynie z tego, że te turnieje e-sportowe, jeżeli chodzi o kasę za wygrane właśnie jakieś mecze czy coś, no to Dota dwójka przoduje. Ale to wychodzi z tego, że Valve wydaje masę kasy na to i ma tą kasę. Może to chodzi o to, że to jest właśnie jedna. No mając Steama i to wszystko, to jest taki moloch, że ma tyle pieniędzy, żeby wyłożyć masę kasy na właśnie jakieś nagrody dla tych drużyn, które biorą udział w tych rozgrywkach.
sumy o wiele większe, które daje, nie wiem, Blizzard czy Riot dla LoL'a. I co? Czekaj, bo tak się zgubiłem w tym temacie. No, o czym to myśmy tam zaczęli? Aha, Zaczęliśmy Overwatch, no dobra. o Overwatchu, tak, ale Tak, wiesz co, przyszedłem do tego, że była. No. wiesz co, bo tutaj troszeczkę faktycznie zwróciliśmy z tematu, bo tutaj mamy Overwatch, what's new, Tak, no. Czekaj, więc już wiem. Nawiązywałem do no, tego dajesz. tematu. Overwatch, a Team Fortress 2. Chodziło mi generalnie o to, że w takim skrócie to wygląda tak, że Też. Valve wydało Dotę 2 jakby na złość robiąc Blizzardowi, a teraz Blizzard robi na złość Valve wydając Overwatch jako konkurent dla Team Fortressa 2. Czyli taka No, no walka tak. Overwatch kontra Team Fortress 2 i Dota 2 kontra HOTS, który tam się dużo spóźnił. No tak, tylko że, no wiadomo, słuchaj, ujmę to tak. Ja się z tobą zgadzam w pewnym procencie, bo ciężko jest nie odnieść wrażenia, chociażby oglądając cinematyki The Overwatcha, że jest to zżynka z Team Fortressa. No tak. Jest to zżynka z Team Fortressa, jak najbardziej, tylko że to jest futurystyczna zżynka. Mamy tam chyba nawet więcej klas niż w Team Fortressie. Nie wiem, nie liczyłem. Ja bym tak, no, tak patrząc po prostu na przegląd postaci, tak bym zakładał, że mamy No całkiem ważne. że mamy więcej klas. No i jest to troszeczkę futurystyczne, to, no bo Team Fortress, jeśli mielibyśmy go jakoś umiejscowić czasowo, no to dzieje się w czasach, powiedzmy, obecnych. A Overwatch, no, jest to futurystyczne. No tak. Tak, także. No i co jeszcze należy nadmienić, to, że Overwatch się wydaje z niższym tym PEGI, że tam dzieci pewnie będą mogły w to Tak, grać, tak, bo tak, tam tak, jakoś tak. krwi nie widziałem, ani flaków, czy takich rzeczy. No a w Team Fortressie to jest na porządku dziennym, że tam latają flaki, krew i Dokładnie, takie rzeczy. dostajesz kryta z rakiety od Soldiera i po prostu wiesz, ręka, Tak, noga, mózg na ścianie, widzisz oko na swoje widelcu. szczątki, tak. Dokładnie tak. Dobra. No. Overwatcha obgadaliśmy. Teraz tak, zanim skończymy, mamy jeszcze dwa panele do obgadania. Zostało nam StarCraft i Contests. Dobra, zaczynamy o StarCraft 2 Units from Blueprints to Battlefield. Czyli od, no, planów konstrukcyjnych do pola bitewnego. Tak, no to będzie raczej taki panel techniczny, nie wiem, o tworzeniu gry. No, raczej takie rzeczy. Nie wiem, jacyś może ci twórcy tego StarCrafta będą pewnie uczestniczyli w tym panelu i wypowiadali się, jak wygląda proces tworzenia, Też bym to czy zakładał. balansu gry, czy jakichś takich zagwozdek. No właśnie, czemu jedna jednostka może to, nie może tamtego, czy coś takiego, coś tym razem. No, pewnie tak. No Contest i to wiadomo, to jest konkurs tam jasne. strojów. W tym roku dla odmiany ten konkurs ma poprowadzić Will Wheaton. No właśnie, Will Wheaton. Dosyć znana postać. Znana już od. Powinien być znany. I poniekąd jest. Już od lat 90. Dobrze mówię? No, jakoś Bodajże. tak. Bodajże. Nawet nie będziemy się teraz posiłkować filmowym ani żadną inną stronką filmową. Tak. Aczkolwiek chyba, że Rotej to właśnie wdraża. Nie. Przepraszam. W każdym razie jest trzy kurwy na gazie, jak mawiał poeta. Will Wheaton. Will Wheatona każdy może kojarzyć ze Star Treka. Tego już późniejszego. Ponieważ tam zaistniał. Pojawił się w serialu Big Bang Theory i to niejednokrotnie. Istnieje na YouTubie.
ma swój kanał Tabletop, gdzie prezentuje całą masę gier planszowych. No i generalnie, no, pozytywna postać. Jak Pozytywna najbardziej. postać. Tak, także jeśli on ma prowadzić właśnie konkurs kreacji, tudzież właśnie, jak one się nazywają, tak fachowo rzecz nazywając. Cosplay. Dziękuję bardzo. Jeśli on ma prowadzić konkurs cosplay, kurczę, fajnie, No, fajnie to, fajnie, fajnie. fajnie to wykombinowali. No i może jeszcze tylko słowo na zakończenie. Jakie zakończenie? Jest jeszcze dzień drugi. Jest jeszcze dzień drugi, ale zaraz zrobimy małą przerwę, więc. Jesteś pewny, że chcesz zrobić przerwę, czy po prostu szybko Tak, 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 przelecieć dzień tak. drugi? Dobra. Nie, jestem pewien, że potrzebuję przerwy. Rozumiem. Dobra, także okej, w takim razie cały dzień drugi razem z tym, co przed chwilą wspomniałem, aczkolwiek tego nie poruszyłem, poruszymy za sekundę. Także zostańcie z nami, za sekundę wracamy. No dokładnie. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Do zobaczenia za chwilę. Dokładnie.